Otwieram spotkanie. Witam Was, kochani, wyjątkowo. Może ta metoda mi się sprawdzi. Robię narcyzolandię, ale w postaci live'a, w formie live'a. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy dzisiaj czwartek, godzina 20:45, nawet może już 20:50. Zapraszam Was serdecznie do pewnie obdłużnego wykładu, ze względu na to, że chciałam w dzisiejszym odcinku Narcyzolandii upakować ileś pytań, które zadawaliście odnośnie. Czym różni się narcyzm od rysu narcystycznego? Jak postępować z narcyzmem złośliwym? Pytacie o wszystko, co, o osobowości histrionicznej, czyli wszystkie pytania, które zadawaliście a propos narcyzmu, a mogłyby być upakowane w dzisiejszym live'ie, czyli znaleźć się na spektrum narcyzmu. Będziecie mogli sobie, kochani, na to odpowiedzieć, ponieważ dla mnie jest tak łatwiej i wygodniej. Witam Was serdecznie, zbierajcie się, trochę się będę rozkręcała i chciałam wytestować, jak mi będzie szło, że zamiast dwóch filmików będę robiła dwa live'y. Mnie osobiście to lepiej pasuje, lepiej się czuję, jak są odbiorcy, jakoś taką mam tutaj energię od Was, żeby swobodniej mówić bez takiego zbędnego przygotowania. Kochani, Narcyzolandia, w czwartki Narcyzolandia, na razie to wytestuję, zobaczę, jak będzie mi szło. Zobaczcie, przygotowałam, dzisiaj będzie o spektrum narcyzmu, przygotowałam takie makiety ze swojej roboty i muszę chyba sobie kupić taką tablicę, ale na razie chciałam Wam się tutaj pochwalić, że zobaczcie, pierwsza makieta, nie wiem, jak Wy widzicie, od góry jest tak: sadysta, paranoik, makiawel, czyli makiawelista, później mamy psychopatę, borderline, narcyz ukryty, narcyz taki zwykły NPD, histrionik, charakter taki faliczny, później będę mówiła, o czym mowa, i tu mamy obronę narcystyczną. I tu na spodzie byłaby już, zaczynałaby się zdrowa osobowość. Czasem moglibyśmy jeszcze chwilami dać osobowość taką unikającą, unikać bliskości. I to jest, kochani, mam nadzieję, że to widzicie ze swojej roboty, spektrum według mnie na dzisiaj. Zaraz będę się tutaj tłumaczyła, dlaczego pomijam diagnozę kliniczną, dlaczego podważam samego Lowena. To jest moja koncepcja, jeśli chodzi o spektrum zaburzeń tych w kierunku kata, w kierunku agresji. Będę tymi makietami, mam nadzieję, że to się tak nazywa, posługiwała w toku tych wykładów i będę o tym opowiadała. Natomiast, bo dzisiaj o spektrum narcyzmu, kochani, natomiast, żebyście sobie dowyobrażali, że przeciwległą stroną, gdzie mamy tożsamości ofiary, będzie druga makieta, zobaczcie. I to jest taka druga makieta, która stałaby obok naszego spektrum agresywnego, czyli to jest spektrum ofiar. I zobaczcie, od góry. Schizofrenia, autyzm, schizoidalne zaburzenie osobowości, schizoid, według takiego, można powiedzieć, slangu mojego, cień narcystyczny, zaraz się z tego wszystkiego będę próbowała wytłumaczyć, ekscentryk, czyli schizowy typ, zaburzenie dysocjacyjne, osobowość unikowa, osobowość zależna, zadowalacz i obsesyjny, obsesyjno-kompulsywny. Na dole, tak samo jak w pierwszej makiecie, mogłoby się znajdować zaczątek zdrowej osobowości. Kochani, nie będę z tym latała tak za często, bo jest za malutki ekran telefonu względem tych moich dwóch makiet, ale wyobraźcie sobie, że to jest zestawione ze sobą. I teraz troszeczkę to przybliżę, żebyście mogli sobie nakreślić, albo oddalę, żebyście mogli sobie zobaczyć, ok? I to jest spektrum, zobaczcie, to są dwie przeciwległe postaci, dwa bieguny, to jest ta polaryzacja, jeśli mówimy, że osobowość zależna, przyciąga się do kogo? Do osobowości agresywnych, narcystycznych. I teraz tak, o ile dzisiaj nie będę w ogóle już mówiła o ofiarach, o tyle pogadamy dzisiaj trochę o osobowościach kata, będzie ciekawie. I teraz, kochani, tak, jeśli chodzi o diagnozę kliniczną, to będzie typowy akademicki wykład. Jeśli chodzi o diagnozę kliniczną, to ja osobiście kieruję się DSM-5, to jest najnowsze wydanie,
Natomiast to nie jest jedynie taka Biblia, wiecie, sztywna, wymyślona, szufladkująca osobę. Ja sobie bardziej robię takie rozszerzenia, bo tu zaburzenia osobowości na 1100 stron, mówiłam już o tym w jakimś wykładzie, zawierają zaledwie kilkanaście stron, kilkanaście to są zaburzenia osobowości, reszta to są inne zaburzenia, czy zaburzenia nastroju, czy zaburzenia wynikające ze spożywania substancji i tak dalej, czy jakieś tam powiedzmy neurorozwojowe zaburzenia. Ja sobie to bardziej układam jako terapeuta, po ludzku, bo kochani, trzeba pamiętać o tym, że to jest calutkie spektrum. I zauważcie, w ogóle tu na tej makiecie agresywnej, czyli spektrum narcyzmu, nie nadałam tej cząsteczki, gdzie moglibyście się zapytać, a gdzie jest rys? Gdzie jest rys narcystyczny? To teraz, kochani, jeśli bym wzięła kartkę i na jednej kartce bym napisała NPD, czyli narcystyczne zaburzenia osobowości, to na drugiej zrobię rys. Zobaczcie, mamy NPD takie pełnoprawne i mam rys. Jakaś tam po prostu rysa. To teraz zobaczcie, jak ktoś lekko trąca, lekko. Czasami zachowuje się tak jakoś narcyzowato. Czasami kłamie, czasami kara ciszą. Od czasu do czasu toczy zimną wojnę. Od czasu do czasu idealizuje, ale nie zawsze. Czyli zobaczcie, to nie jest kliniczne, tak jak diagnoza kliniczna podaje zaburzenie osobowości narcystyczne, tylko to zdarza się, występuje cyklicznie, jak jest nasilony stres, albo w momencie, kiedy próbuje kogoś uwieść, albo jakieś dobra od kogoś wyciągnąć, czyli odpowiadam tu osobie, która zapytała, czym się różni narcyzm od rysu. Kochani, to tak, tak jakbyście wzięli, czym się różni śliwowica 80% od jakiejś delikatnej sangri, która by miała z 4 z 5%, tym się różni. Czyli stopniem nasilenia mechanizmów obronnych, które definiujemy sobie, że to jest narcyzm. Czyli jak jest narcyzm ogólnie, tak literaturowo, to mówimy, że to jest zespół wielu mechanizmów obronnych, narzędzi manipulacyjnych po to, żeby utrzymywać przy życiu personę, tak zwaną intruzję, zamiast prawdziwego ja. Natomiast w rysie narcystycznym będzie to takie cząstkowe, troszkę. I teraz pytanie, jaki jest rys narcystyczny? To wyobraź sobie, że wziąłeś, nie wiem, jakiś nóż i rysujesz sobie po szkle. I czy lekko draśniesz, czy draśniesz trochę mocniej, czy będziesz chciał mocno wyryć, że aż prawie szyba pęknie, to też ma swoje spektrum. Kochani, nie można odpowiedzieć, czym jest rys. Czyli nie zdarza się cały czas ciągle, nie byłoby sztywnego skryptu. Diagnoza kliniczna by powiedziała, że nie ma, tam jest chyba 7 z 9 albo 5 z 9, chyba 5 z 9 kryteriów, żeby miało to zaburzenie miano zaburzenia klinicznego. Rys to jeszcze nie jest obszar psychiatrii. Oczywiście, że rys narcystyczny nadaje się i bardzo polecam do pracy terapeutycznej, bo modyfikowalność rysu jest jak najbardziej możliwa. Modyfikowalność to nie jest leczenie, ale modyfikacja zachowań, schematów, postaw i tak dalej. Więc dalej nie będę szła, czym jest ten rys. Jest to mniejszy stopień natężenia, jak procenty w wódce, dobra? Tak się umówmy. Natomiast, kochani, naszykowałam się tu moc materiału i nie będę chciała już więcej odpowiadać na te pytania, czym się różni to od tego, na osi zaburzeń osobowości, bo dzisiaj zrobimy całą linię agresywną. Jak macie na moim kanale Powrót do Natury Beata Szymańska na YouTubie, tam są takie filmy, gdzie korzystam z takiego rekwizytu i na tym rekwizycie jest zegar. I mówię, że od pół do równej godziny to jest ta część oprawcza, tak sobie wyobraźcie, bo obosobowości to jest też kontinuum. Kontinuum, wszystko jest kontinuum, czyli przepływa jak uroboros, zjada swój ogon, czyli wszystkie cechy, jakie występują w przyrodzie, w tym ludzka psychika, przepływa jedno w drugie. Dlatego też delikatnie z diagnozowaniem, bo zaraz zobaczycie, gdy będziemy szli poprzez te wszystkie narcyzy, ukryte bordery, histrioników i tak dalej, zobaczycie, że to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, tylko takie płynne, jak przenikające się zapachy, smaki, kształty, kolory. Zobaczcie, dobrym odpowiednikiem właśnie osobowości jest paleta barw. Jedno przepływa w drugie. Kochani, zapraszam Was do soczystego wykładu na temat spektrum narcyzmu. Weźcie sobie coś do picia i dobrą godzinkę pogadamy.
Dobra. Ja się dzisiaj wzoruję troszeczkę Loenem, troszeczkę, bo bardzo mi odpowiada, jak Loen widział narcyzm, chociaż jest za łaskawy dla narcyzów, i trochę będę się posilała diagnozą kliniczną, żeby po danym gatunku narcyza przeczytać kryteria diagnostyczne diagnozy klinicznej dla takiego podsumowania, żebyście mieli klarowność, czym różni się na przykład borderline od narcyzma, albo od histrionika, albo od psychopaty. Dla takiego podkreślenia zaczynam. Narcyzm obejmuje szerokie spektrum zachowań, bo utrata własnego ja może wystąpić w różnym stopniu. Czyli kochani, pierwsza informacja dla Was. Ile narcyzmu w nas, na tyle utraciliśmy swoje ja. Dlatego mówię do klientów, czy do innych ludzi, którzy się żywo narcyzmem interesują, dopóki jeszcze kręci się przy Tobie jakiś narcyz, nie musi to być osobisty, może to być pracowy narcyzm albo po sąsiedzku, dopóty nie masz prawdziwej osobowości. On Ci jeszcze przypomina, raczej nieświadomie, że jeszcze nie korzystasz z pełni potencjału własnego ja. Więc zobaczcie, narcyzm obejmuje szerokie spektrum zachowań, bo utrata własnego ja, takiego opartego na ja cielesnym za Loenem, może występować w różnym stopniu, dlatego mówimy o spektrum. Może być procent, a może być 100%, Boże nie daj. I teraz kochani tak, Loen zrobił takie spektrum od charakteru faliczno, czyli odnoszącego się do seksualności, faliczno-narcystyczne, czyli taki noszący się ze swoim seksapilem u kobiet i z taką swoją samczością, właśnie wydajnością w łóżku, to jest takie najmniejsze, gdyby, natężenie narcyzmu, zaraz będę o tym szerzej mówiła, poprzez charakter narcystyczny, co byśmy mogli powiedzieć, że to jest taki odpowiednik w diagnozie klinicznej NPD, czyli taki pełnoprawny narcyz, poprzez osobowość borderline, którą zobaczcie, Loen umieszcza pomiędzy narcyzem a psychopatą, dlatego mówi się często, że borderki to takie, ja tak nazywam, że to są takie piękne, wkurwione, z maczetą, zazdrosne, ale też kochliwe psychopatki, jeśli jest kliniczna oczywiście. I po tym na osi, na tym spektrum Loen nanosi osobowość psychopatyczną, czyli inaczej możecie jeszcze widzieć to jako dysocjalną, jakby napisała diagnoza kliniczna, albo antyspołeczną, albo socjopatyczną. To jest o tym samym, to są synonimy. I na końcu Loen nanosi osobowość paranoidalną. Ja sobie pozwoliłam zrobić te dwie makietki, tak dokładając tę wiedzę z różnych źródeł i dokładając własny ogląd, jak ja bym to widziała. Bo oczywiście, kochani, można sobie dopisywać jeszcze narcyza złośliwego. To są takie blaski i cienie, bym powiedziała. Blaski i cienie. Tak jak widzę tutaj dziewczyny, na przykład Martę, czy Patrycję, czy Anię, mogłabym powiedzieć, że Ania ani nierówna. Tak samo jak narcyz ukryty nierówny narcyzowi ukrytemu. Te dwa narcyzy będą miały wspólny mianownik, ale na przykład w wydaniu kobiety będzie to inny narcyz ukryty. W wydaniu, powiedzmy, chrześcijanina będzie to inny narcyz ukryty, a w wydaniu, powiedzmy, kogoś z Indii będzie trochę inaczej, inna specyfika. Ok? Nigdy na zaburzenie osobowości, właściwie jak na wszystko inne w przyrodzie, nie patrzcie zero-jedynkowo, takim mechanizmem rozszczepiennym. Kochani, zapraszam Was serdecznie do lektury. Diagnoza kliniczna, wiązkę B, czyli cały narcyzm, bierze tylko antyspołeczne, czyli psychopatów, borderline, narcyz, taki pełnoprawny NPD i histrionik. Mamy cztery. Poczekajcie, jeszcze dokładnie sprawdzę, żebym Was tutaj nie wyprowadziła w maliny. Antyspołeczne, graniczne, czyli border, histrioniczne i narcystyczne. Zobaczcie, tylko cztery diagnoza kliniczna, czyli DSM-5, obecnie obowiązująca diagnoza kliniczna, to jest wiązka B, czyli spektrum narcyzmu. Loen dał 1, 2, 3, 4, 5, natomiast ja dałam sobie, dlaczego nie, Loen już nie żyje, diagnoza kliniczna jest robiona przez tłumy ludzi, więc też mają, tak powiedzmy, od strony mainstreamu mają pewne ograniczenia, a jestem terapeutą i sobie pozwalam na pracę artystyczną, więc dla mnie to, kochani, tak naprawdę kończy się na czystym sadyzmie, bo to jest kierunek agresywny. I kierunek agresywny już u zdrowego człowieka się zaczyna i jest on chociażby od stawiania granic, od asertywności. To już to jest kierunek kata, tylko w malusim natężeniu.
Dobra, więc dobrze jest korzystać z ciemnej strony mocy w zakresie stawiania granic i walki o swoje terytorium, ok? Więc tu musimy niejako wejść na stronę, nie chcę powiedzieć narcyzmu, ale na stronę agresji. Możecie też jeszcze widzieć, że strona ta narcystyczna, właśnie ta agresywna, to jest strona, która robi krzywdę na zewnątrz. Czyli ja dowalę wam. To jest acting out. To, co mnie tam w środku męczy, wywalę na was. Czyli agresja, wiecie, na zewnątrz. A ta druga strona, przeciwległy biegun, tam gdzie miałam od zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego poprzez zadowolacza osobowości zależne aż do schizofrenii, to kochani, tu jest ta część uległa. To jest ta część, która się układa pod agresora. Czyli mamy tutaj zadowolacza i mechanizmy takie jak przypodobywanie się i co? Ucieczka i co jeszcze? I zamrażanie, czyli dysocjacja. Mamy coś takiego w literaturze, to jak będziecie czytali o traumie, to będziecie mieli takie cztery podstawowe reakcje ludzkie na traumę, czyli na wielki stres. Walka, ucieczka, zamrażanie i przypodobywanie się. I właśnie dlatego spektrum narcystycznego jest bardzo specyficzna walka, czyli agresja. Ja wam dowalę, ja na was wyleję frustrację, ja was będę kontrolował, ja wam powiem jak będzie. Czyli jest walka. Ucieczka, bardziej bym powiedziała, że mogłaby być specyficzna dla takich form ukrytych, jak na przykład narcyz ukryty, ale on wtedy stosuje agresję, ale bierną. Czyli uciekł ze swoją strategią do szafy i w tej szafie obmyślił sobie plan takiej agresji, na której nie będziesz mógł go złapać. Czyli mamy bierną agresję, ale wciąż to jest agresja. To są takie, można powiedzieć, boczne formy narcyzmu, bo na przykład psychopata jest agresorem wprost, bo narcyz taki gwiazdożący czy złośliwy jest agresorem wprost, sadysta to w ogóle jest cały wprost, cały chodzącą agresją i destrukcją. Natomiast jeśli weźmiemy ten drugi biegun, czyli wszystko co układa się, ucieka, zamraża, dysocjuje, to są wszystko kierunek ofiar. OK? Czyli zobaczcie, mechanizm dysocjacyjny, przy cieniu narcystycznym o tym wspomnę, jest typowy dla ludzi, którzy nie mogą zdzierżyć z różnych powodów, ze względu na swoją sensytywność, ze względu na to, że są empatami, nadwrażliwcami, a w ogóle może normalnymi ludźmi, korzystają z mechanizmów ucieczkowych, z mechanizmu przypodobywania się i z mechanizmu dysocjacji, czyli zamrażania. Taka udawana śmierć, jaką możecie sobie przypomnieć z takiej czytanki Leszek i Mieszek. Pamiętacie taką czytankę? Chyba w podstawówce to było. Tam jest mechanizm zamrażania się. Przypomnijcie sobie taką opowiastkę. Dobra, więc mamy spektrum, kochani. I teraz tak, co jest tym czynnikiem, który nam przesuwa ten suwaczek po spektrum? Czyli na samym dole jest najwięcej prawdziwego ja, okej? Okay? A najmniej narcyzmu. Na samej górze, tam gdzie mamy już paranoika i sadystę, jest najmniej prawdziwego ja, można powiedzieć, że już nie ma, a najwięcej jest fałszu, pychy, fejka, czyli najwięcej jest agresji, najwięcej narcyzmu. Jest taka zależność, tak jak pamiętacie, jak uczyliśmy się na fizyce, że coś tam jest wprost proporcjonalne do czegoś tam. To tu na tym spektrum narcystycznym można by było powiedzieć, że utrata swojego ja, prawdziwego, takiego cielesnego jest wprost proporcjonalna, poziom utraty prawdziwego ja jest wprost proporcjonalny do natężenia narcyzmu. A mówiąc po chłopsku, im mniej ja prawdziwego, tym więcej narcyzmu. Zobaczcie, to jest zagwozdka dla tych ludzi, którzy mają przymus dzisiaj dzielić się na narcyzów bądź nienarcyzów. Ja o tym dużo na swoim kanale mówię, że jeśli siedzisz po stronie ofiary, to nie chcę powiedzieć, że jesteś narcyzem, bo nawet terminologia na to nie wskazuje, ale też nie jesteś prawdziwym ja, więc jest sprawiedliwie. Zobaczcie, też jesteśmy w jakiś sposób po stronie ofiary fałszywi, ale w ślad za naszym poczuciem ofiarności, że lepiej być ofiarą niż katem, takie przekonanie w Polakach króluje, chyba ze względu na chrześcijaństwo i postać Chrystusa, że bycie ofiarą, oczywiście to jest źle zinterpretowane, tak nawiasem mówiąc, to my jakoś tak ludzie intuicyjnie łapiemy, że już lepiej z dwojga złego to być ofiarą niż katem. A nieprawda.
To jest równocenne, tylko zakamuflowane. Więc kochani, tak, z tej części zapamiętajcie sobie, że im więcej utraciłeś swojego ja, tym jest więcej w tobie narcyzmu. Co to znaczy prawdziwe ja? Ja oparte na czuciu. I jeszcze może ze dwa zdania na temat obrazu tutaj dopowiem. Na moim kanale Powrót do Natury Beata Szymańska na YouTubie macie też wykłady, jak rozpoznać narcyzm własny. I dodam tutaj dosłownie dwa zdania. W ślad za tą regułką, że im mniej masz w sobie własnego ja opartego na czuciu, na twoich zmysłach, tym musisz bardziej inwestować w obraz siebie. I jeśli już mamy taki status w swoim życiu, że inwestujemy w obraz siebie, tylko tu dziewczyny nie mylić z wyglądem, z zadbanym wyglądem, tylko chodzi o to, że wymyśliłeś sobie, czy wymyśliłaś sobie, że tak masz, mają cię widzieć, jakąś taką postać, taką wymyśloną tożsamość i całe swoje libido, jakby Freud powiedział, całą swoją energię życiową przeznaczasz na pielęgnację tego obrazu. To już jest narcyzm własny. Odsyłam do tych wykładów, nie chcę się tu za bardzo rozpływać. Kochani, ja będę teraz szła po tych wszystkich piętrach na spektrum narcyzmu, żebyście sobie wyedukowali się, o czym z grubsza jest dana postać, tak jakbyśmy szli piętrami, ok? Albo suwaczkiem przesuwali. Wymyślcie sobie, jak tam chcecie. Rozbieżność między obrazem a prawdziwym ja, rosnąca. I tu według Lowena, że najpierw jest ten charakter chwaliczno-narcystyczny. Co to znaczy? Ja tu przytoczę Lowena. W najmniej patologicznej formie narcyzm odnosi się do zachowania mężczyzn, których ego jest zaabsorbowane uwodzeniem kobiet. To właśnie ich osobowość określa się w literaturze psychoanalitycznej jako faliczno-narcystyczną. W ogóle faliczno-falus to wszystko jest takie pofreudowe, czyli psychoanaliza, początki od Freuda. Ich narcyzm przejawia się w wyolbrzymionym obrazie własnej atrakcyjności seksualnej i zafiksowaniu na tym obrazie. Czyli koniec, dla przykładu, to jest taki samiec alfa, który jakby byłby ogarniętym samcem alfa, no to wszystkie my byśmy takiego samca alfa chciały, ale żeby nie był takim snobem, że się wręcz obnosi z tym falusem i wibruje i się tym nosi. To tu Lowen nazywa, że to jest taki charakter faliczno-narcystyczny, czyli korzystając ze swojego zasobu seksualności, nazwałabym to będąc w takim wieku rzeźnym, mając jeszcze na zamówienie wzwód, niejako chwali się, nadyma, unosi, chociaż tu w tym przypadku jeszcze z pokryciem, ktoś taki mężczyzna, który miałby charakter faliczno-narcystyczny. Jeśli do tego dołożyłby trochę inteligencji, to jeszcze to zdzierżymy. A jeśli by miał tylko to obnoszenie się tą swoją zdolnością do erekcji, to już trochę nie bardzo. I to Lowen właśnie nazywa charakterem faliczno-narcystycznym. To tak jakby kobieta, i zaraz właśnie podam przykład kobiet, byłaby świadoma swojego seksapilu i nadużywałaby swoich wdzięków i tu i tam, i by się z tym obnosiła i by korzystała z tego, dopóki byłaby, wiecie, jeszcze w jędrności wieku rzeźnym, to można by było powiedzieć, że jest też, ma jak gdyby taki seksualny charakter narcystyczny, czyli nadużywa jakiegoś waloru w sobie i się z tym obnosi i pyszni, ale tutaj jeszcze nie można do końca mieć takiej pretensji, bo jak jest pokrycie, to wiecie, no to wtedy nie ma zasilania obrazem, tylko jest pokrycie. Czyli jeżeli on jest zdolny do tej erekcji co chwila, a ona jest zdolna do tego seksapilu co chwila, do obnoszenia się i korzystania i uwodzenia, to ma pokrycie. A wiecie, jak jest pokrycie, to nie za bardzo to narcyzm pasuje, bo istotą narcyzmu to jest właśnie brak pokrycia, brak spójności. Ok? Brak spójności. Więc na ten charakter faliczno-narcyzmu, powiedzmy, zostawimy to Freudowi i zostawimy to Lowenowi. Nie będziemy się tutaj nadymać, bo jeszcze to nie jest jednoznacznie złe. Zostawiam to pięterko, gdzie nazywalibyśmy sobie faliczny charakter narcystyczny. Dobra? Chociaż ciężko jest, kochani, sam ten seks jak gdyby oddzielić od osobowości narcystycznej i powiedzieć, że to jest tylko to.
Bo z różnicy wydawałoby się, że oprócz seksu, oprócz tej sfery takiej seksualności, to poza tym łóżkiem ten gość raczej powinien być w miarę ogarnięty i normalny, taki psychonormatywny. A w tym łóżku darujmy sobie, dobra? Więc tutaj bym się tak za bardzo nie nakręcała. Chciałabym tu jeszcze chwilkę zejść na dół w tym spektrum. Bo tu zaczęłam od Loena, natomiast na dole u mnie jest obrona narcystyczna, zanim jeszcze ten charakter faliczny. Koniec, obrona narcystyczna, i tu was odrzucam do. Odsyłam się, mówi. Odsyłam was do tego filmu, to też jest któraś Narcyzolandia, chyba ostatnia, na moim kanale na YouTubie, gdzie mówiłam, czym się różni unikacz bliskości od narcyza. I powiedziałabym, że właśnie. Osobowość z tego drugiego skrajnego bieguna, tam gdzie mamy działanie ucieczkowe, zależnościowe, przypodobywanie się, i to jest takie chwianie się pomiędzy agresją a autoagresją. Czyli troszkę jestem ofiarą, a troszkę korzystam z obrony narcystycznej, żeby ukryć w sobie to, że ja czegoś unikam, czegoś się boję. Czyli ten unikacz bliskości, można powiedzieć, że jest w sąsiedztwie obrony narcystycznej, dlatego tak tam się to myli i ja to szczegółowo wyjaśniam właśnie w tym odcinku, gdzie mówię, czym się różni narcyz od unikacza bliskości. Kochani, dwa pięterka mamy z tego. Dwa pięterka z tej mojej makiety już mamy, dobra? Czyli obrona narcystyczna jest na dole, drugie od dołu jest faliczny narcyzm. Charakter faliczno-narcystyczny. Zaraz będzie normalnie, bo jak wiecie, wyciągamy coś z psychoanalizy, to jest takie Freudo brzmiące i to może być trudne. Zaraz wyjdę z tego materiału, pójdę, kochani, dalej. I teraz przejdziemy sobie do. Kobietę już powiedziałam, przechodzimy sobie do. Charakteru narcystycznego. Według Loena teraz by był narcyz, tak jak diagnoza kliniczna mówi, ale ja naniosłam sobie histrionika poniżej narcyza, bo jeśli ktoś zna histrionika, a zna narcyza, to wie dobrze, że histrionik to jest taki pretendujący do narcyzmu. On by może nawet chciał być tym narcyzem. To jest taki adept do narcyzmu. On jeszcze nie przeszedł ani aplikacji, ani żadnego doświadczenia nie ma, ale bardzo by chciał, bo się bardzo męczy w takiej przejściowej formie. I teraz, kochani, histrionik. Posłuchajcie, jak brzmi histrionik, a później sobie zestawcie, jak brzmi narcyzm za diagnozą kliniczną. Bo Loen nie opisuje na tym spektrum, nie nanosi histrionika, też ze względu na to, że wiecie, to cały czas ta wiedza postępuje. I o ile diagnoza kliniczna, którą się teraz będę posługiwała, jest wersją piątym, a Loen już ileś lat nie żyje. Więc wiecie, to co po sobie zostawił, jest wszystko piękne, natomiast wciąż rok za rokiem, naukowcy będą to rozszerzać, wyjaśniać, modyfikować. Na dzień dzisiejszy ja tak to widzę, korzystam z wielu materiałów, ale nie omieszkam dodać swojej wizji na ten temat. Więc kochani, gdybyśmy chcieli usłyszeć, kim jest taki histrionik, to posłuchajcie, jak brzmi histrionik według diagnozy klinicznej. Histrionik czuje się źle w sytuacjach, w których cała uwaga nie jest skoncentrowana wokół niego. Relacje z innymi często charakteryzują się niedostosowanym w kontekście zachowaniem seksualnym. Troszkę tak jak Loenowy faliczny narcyz, prawda? Wykazuje szybko zmieniający się i powierzchowny sposób wyrażania emocji. Stale wykorzystuje wygląd fizyczny w celu skupienia na sobie uwagi. Trochę brzmi podobnie jak faliczny narcyz Loenowy, prawda? Używa stylu wypowiedzi, który jest bogaty w emocje i ubogi w konkretne informacje. Zachowuje się na pokaz, teatralnie. Histriotos greckiego aktor. Dlatego zachowuje się teatralnie. Ma i stąd ta nazwa histrionik. Ma nadmierną potrzebę pokazywania emocji. Łatwo ulega wpływom innych osób i okoliczności. No trochę mi do narcyza to nie pasuje, żeby ulegał wpływom innych osób, prawda? To się już nie godzi, to się nie spina. A jednak według diagnozy klinicznej histrionik jest w związce B, tych agresorów na rdzeniu narcystycznym te zaburzenia się trzymają. Traktuje związki jakby były głębsze niż w rzeczywistości są. Więc tyle na razie o osobowości histrionicznej. Ja umieściłam na spektrum poniżej takiego rasowego narcyza, o wiele poniżej. Kochani, tu może podam przykład. Możecie sobie zobaczyć narcyza jawnego i histrionika w takim pięknym filmie kultowym American Beauty.
I tam jest dwoje agentów nieruchomości i pani, która gra agentkę nieruchomości. Ta pani, która się bije po twarzy w momencie, kiedy ma życiową porażkę, to jest dobry przykład histrionika. A dla kontry, pan, z którym się kocha jak szalona i jest jej konkurencją, też w branży nieruchomości, on jest królem sprzedaży nieruchomości, to jest dobrze pokazana postać narcyza jawnego. Ok? Odsyłam do filmu American Beauty. Dobra, z histrionika, kochani, wychodzimy. Teraz idziemy w Lowenowy charakter narcystyczny. Dobra? I u mnie na spektrum to jest, kochani, idąc z dołu do góry, czwarte piętro. A tych pięter mamy tu na tej makiecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pięter. Jesteśmy na czwartym. I tu mamy narcyza. I teraz, kochani, tych narcyzów, znowu powiem, że jest mnóstwo. Może być bardziej narcyz, może być trochę taki z rysem narcystycznym, możecie tu właśnie spotkać z tym cieniem narcystycznym, ale o tym powiem oddzielnie, bo chcę dać temu wyraz, że to bardziej dla mnie jest z tej drugiej, przeciwległej makiety, czyli bardziej od ofiary, czyli osobowości dysocjujące, niż samego spektrum narcyzmu. Później będę tej tezy broniła. Na razie idziemy do charakteru narcystycznego według Loena. Złapię chwilę oddechu. Kochani, jak sobie tak wszystko to poukładacie, nawet nakreślicie, to zobaczcie, jak to się ładnie, ładnie później spina, łatwiej jest to rozumieć. Charakter narcystyczny, czyli taki NPD nie wobec diagnozy klinicznej. Loewen pisze tak. Charakter narcystyczny. Zasłuchajcie się w historię. Osoba o tym charakterze ma ego bardziej wielkościowe, niewielkie, wielkościowe, czyli kompensacja, niż osoba o charakterze faliczno-narcystycznym, czyli tym piętro niżej. Nie uważa się za najlepszego, jest najlepsza. Nie jest jedynie atrakcyjna, jest najbardziej atrakcyjna. Chce być perfekcyjna i chce, żeby inni te perfekcje widzieli w niej. Rzeczywiście osoby narcystyczne mają liczne osiągnięcia, bo dobrze poruszają się w świecie władzy i pieniądza, w świecie takim wyzutym z uczuć. Mają wysokie mniemanie o sobie, ale i inni mogą ich wysoko cenić, widząc ich sukcesy. I właśnie, kochani, tu jest takie niebezpieczeństwo, że możemy kłaniać się przed narcyzem, bo ma wielkie sukcesy. Nie dajcie się tu złapać. Niemniej ich obraz jest wyolbrzymiany i niezgodny z rzeczywistością ich jaźni, pisze Lowen. Charakter narcystyczny jest zupełnie bezradny w świecie. A, dobrze, bo myślałam, że tu się pomyliłam. Charakter narcystyczny jest zupełnie bezradny w świecie uczuć i nie umie obcować z innymi w prawdziwie ludzki sposób. Czyli narcyzm oparty jest na zaprzeczaniu uczuciom, dlatego narcyzi nie pokażą się nigdy w słabości tak zwanej, czyli w pełnej palecie emocjonalnej, bo traktują to jako słabość i dobrze się sprawdzają w świecie właśnie twardej rzeczywistości, gdzie jest gonitwa, ten chomik właśnie korporacyjny zapitalający po sukces, ponieważ zaprzeczanie uczuciom i takie zdysocjowanie i takie oddzielanie się od uczuć, taki spłaszczony afekt, pozwala im jak najwięcej napędzać własną personę i mieć różne osiągnięcia, ponieważ nie dopuszczają do siebie czucie. To wiecie, na zacisku to każdy zrobi dużo, a gdy dopuścimy uczucia, to mówimy: zmęczony jestem, to już jest dla mnie przekroczenie, powiedzmy, czyichś granic, tu już się wstydzę. Mam na myśli zdrowy wstyd, to już by było niegodne, więc nie idę tam. Więc zobaczcie, narcyzowi w sukcesach przeszkadza czucie. Kodeks moralny mu po prostu przeszkadza, więc on jak zaciśnie swoje uczucia, to on więcej może osiągnąć, ponieważ sumienie mu nie przeszkadza w działaniu, prawda? I to akurat tutaj Lowen chciał, żeby wybrzmiało, że charakter narcystyczny jest zupełnie bezradny w świecie uczuć. Nie umie obcować z innymi w prawdziwie ludzki sposób. Wiemy o tym, prawda? Po setkach filmów na YouTubie, że narcyz nie umie obcować z ludźmi w prawdziwie ludzki sposób. I jeszcze tu Loewen opisał takie fajne porównanie,
charakteru tego falicznego, czyli obnoszącego się tym seksem, ale wszystko inne niejako zdrowe, a takiego pełnoprawnego narcyza, takiego NPD. Zobaczcie różnicę, zasłuchajcie się. Faliczno-narcystyczny osobnik, idąc ulicą, może wyobrażać sobie, że wszystkie kobiety na niego patrzą z zachwytem lub mężczyźni z zazdrością. Jeśli chodzi o kobiety. Na pewnym poziomie postrzega siebie jako lepszego od innych, ale zdaje sobie sprawę, że ktoś może nad nim górować. Czyli piękna kobieta seksualna, tam z tym seksapilem, albo mężczyzna, samiec alfa, jest tego świadomy, używa tego na swoją korzyść, ale ma tę świadomość, że może ktoś być bardziej samcem alfa i może być jakaś kobieta, która może mieć większy seksapil. I o tym też świadczy, zobaczcie, poziom świadomości, że jestem pewna swoich walorów, ale moja świadomość mówi, ale zawsze będzie ktoś, kto będzie od ciebie bardziej seksapilowy, prawda? I to jest charakter narcystyczno-faliczny, ok? Natomiast taki osobnik NPD, pełnoprawny narcyz. I teraz wyobraźcie sobie, że ten idzie ulicą. Jeśli jego narcyzm jest bardziej zaawansowany, jego fantazje mogą przybierać taką postać. Kiedy idę ulicą, ludzie rozstępują się przede mną jak wody Morza Martwego dla Żydów. Wyobrażacie sobie? Narcyz taki NPD, kliniczny. Tu należy podkreślić, że taką fantazję, takie odklejenie od rzeczywistości miałby narcyz kliniczny, chociaż z rysem może miewać fantazję, nie powiem, że nie, ale wyobraźcie sobie, jak trzeba być odklejonym od rzeczywistości, żeby idąc ulicą i będąc pewny swojej wielkościowości, nie wielkości, wielkościowości, czyli tego kompensacyjnego obrazu siebie, myśleć aż o tym tak, jak Loem dał tutaj wyraz, że ludzie tak się rozstępują, także dywany ścielą przede mną, podziwiają mnie, zazdroszczą mi, właśnie tak jak wody Morza Czerwonego rozstąpiły się dla Żydów. Okej? Wyobrażacie sobie, jaka to musi być fantazja? Tak sobie Loem pofolgował. Bardzo mi się zresztą to porównanie podoba. Jesteśmy przy narcyzie. 4 piętro z 10. Kochani, i teraz dla podsumowania sobie naszykowałam materiału i mam zamiar się w nim nie pogubić. Co jakby podsumowała z kolei diagnoza kliniczna naszego narcyza? Loen tak bardzo po ludzku to opisuje i jak się zagłębicie w Loena tak naprawdę po ludzku, to też można z jednej strony lepiej zrozumieć niż filmiki nakręcające, że to taki jest nieludzki ktoś ten narcyz, ale z drugiej strony pamiętajmy, że tak, po pierwsze, Loen miał chyba z 50 lat doświadczenia jako psychoterapeuta. Loen już nie żyje, to też co innego, okej, okay. Był innym człowiekiem niż, może sam nigdy nie był w toksycznej relacji z jakimś sadystycznym, złośliwym narcyzem. Więc wiecie, to też jest zależność, jak się widzi, w jakim się punkcie siedzi. Jeśli jesteśmy tylko i aż ofiarą osoby narcystycznej, to trochę ciężko współczucie w sobie znaleźć. A jak się jest terapeutą, tak jak na przykład był Loen, to dobrze jest też widzieć, że jest to po prostu rodzaj jakiejś ludzkiej krzywdy, bo przecież to jest syndrom posttraumatyczny, czyli narcyz najpierw musiał być skrzywdzony, straumatyzowany. Ale to współczucie się kończy w tym momencie, kiedy nas dopada bezpośrednia krzywda. Więc kochani, ja namawiam do szerszej perspektywy, ale ani do takiego widzenia narcyzów, że to jest jedynie zło, bo w istocie jest, trzeba to przyznać, ale z drugiej strony człowiek jest jakiś taki bardziej wolniejszy, gdy się szerzej poedukuje, ja na przykład tak robię, żeby też widzieć przyczynę i skutek. To mi łatwiej jest osobiście, jak wiem, że to jest syndrom po traumie, czyli najpierw narcyz miał traumę, chociaż na samą myśl, na wspomnienie o moich doświadczeniach z osobą narcystyczną, to się nóż w kieszeni otwiera. Już coraz mniej, ale się jeszcze czasem otwiera, bo wiecie, to są bezpośrednie zranienia. Ale namawiam, bo tu mamy wykłady edukacyjne, żeby widzieć zawsze, ale to zawsze szerszą perspektywę, a nie jedynie, że to jest ktoś zły, ani jedynie, że trzeba im współczuć. Co tylko się da na ten temat wiedzieć, polecam to sobie przyswoić, żeby mieć zawsze szeroką perspektywę. Co na to diagnoza kliniczna, jeśli chodzi o narcyzm? Ja czytam w koniec tylko kryteria diagnostyczne. Całej diagnostyki różnicowej, na to musielibyśmy tutaj tydzień siedzieć. Więc tak, wielkościowe przekonania co do swojej wartości, na przykład wyolbrzymianie swoich osiągnięć i talentów,
Oczekiwanie bycia traktowanym lepiej niż inni, pomimo braku znaczących osiągnięć, tak zwane poczucie uprzywilejowania. Drugie, pochłonięcie wyobrażeniami o nieograniczonych zdolnościach, sukcesie, władzy, doskonałości, pięknie lub miłości idealnej. Przekonanie o byciu kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym, tym samym rozumianym wyłącznie przez osoby lub instytucje o wysokim statusie społecznym i zdolnym do przebywania wyłącznie w towarzystwie takich osób. Kolejne, nadmierna potrzeba bycia podziwianym. Kolejne, poczucie bycia uprzywilejowanym, to znaczy irracjonalne oczekiwanie bycia szczególnie traktowanym lub zakładanie z góry, że różne oczekiwania zostaną spełnione. Relacje interpersonalne opiera narcyz na wykorzystywaniu, to jest wykorzystuje innych do osiągnięcia własnych celów. Kolejne. Brak zdolności współodczuwania, czyli brak empatii. Niechęć do rozpoznawania lub identyfikowania się z uczuciami oraz potrzebami innych osób. Kolejne. Częste poczucie zazdrości wobec innych lub przekonanie o tym, że to inni są zazdrośni. I ostatnie, według diagnozy klinicznej, aroganckie, wyniosłe zachowywanie się lub postawa. I teraz, kochani, zobaczcie przy okazji, jak słuchamy diagnozy klinicznej, to tam nie powiewa złem, ale jak jesteśmy w interakcji z osobą narcystyczną, to czujemy smak samego piekła, prawda? Zobaczcie, dlatego ja sobie pozwoliłam, żeby tak skomasować tę wiedzę z różnych źródeł, żeby dać temu wyraz, że co innego wiedza na ten temat, a co innego przeżycia. Dlatego przy okazji można też sobie podkreślić, że dlatego narcyz robi takie rzeczy, ponieważ nie czuje, wypiera uczucia. Zaprzecza im, dlatego może robić takie rzeczy z zimną krwią. O zimnej krwi więcej przy psychopacie, dobra? I tu, kochani, postawię kropkę, jeśli chodzi o nasze czwarte z 10 piętro na spektrum narcyzmu. Może na chwilkę, bo akurat narcyza ukrytego nie znajdziecie w diagnozie klinicznej, u Loena również nie ma. Natomiast narcyz ukryty to mój konik, osobiste doświadczenie. Czasem się śmieję, że mam go w jednym palcu, narcyz ukryty, a w tym palcu też go mam, ale bardziej w tym. Narcyz ukryty byłby to taki narcyz, który za mechanizmem konwersji, czyli odwrócenia, siedzi po drugiej stronie, jak gdyby od pleców u narcyza jawnego. Czyli jak mamy gwiazdora, takiego pełnoprawnego, błyszczącego, brylującego NPD, to po drugiej stronie w postaci nie agresji jawnej, a biernej siedzi narcyziątko ukryte i knuje swój chytry plan. Ale kochani, on kliniczny, to on jest pełnoprawny, to jest to samo, taka równocenność jak orła i reszki. Na tej samej monecie znajduje się orzeł i reszka. Więc polecam widzieć, że narcyz NPD kliniczny to samo będzie narcyz ukryty kliniczny, tylko w formie biernej agresji, a nie jawnej agresji. I powiem tak, jak spotkaliście kiedykolwiek nie tyle mężczyznę, bo to już trochę łatwiej odkryć, ale jeśli spotkaliście kiedykolwiek panią ukrytego narcyza, to nijak się to, kochani, ma do mężczyzny ukryty narcyz, nijak. To jest zupełnie jeszcze inny fenomen, ale bym powiedziała, że jeszcze w obrębie tych pięter, tych gatunków cieni i blasków są jeszcze odmiany a propos płci. I zobaczcie, jakie to jest szerokie spektrum. Więc o narcyzie ukrytym tu dzisiaj nic nie będę mówiła. Na moim kanale macie bardzo dużo... Czekajcie chwilkę, coś podać? Co? No to śmiało, śmiało. O narcyzie ukrytym na moim kanale na YouTubie Powrót do Natury Beata Szymańska macie bardzo dużo filmów. Podpieram się tam osobistym doświadczeniem, więc tu nic nie będę mówiła. Loen też o tym nie mówi. Diagnoza kliniczna też tego nie ma w tych gatunkach. Więc przejdziemy do borderline. I borderline znajduje się i u Loena, i w diagnozie klinicznej, i u mnie. Dobra? Osobowość borderline jest bardzo dobrze znana. Tu dla przykładu podałabym taki film, gdzie występuje Angelina Jolie i tam chyba... ojej, nie pamiętam już tej drugiej dziewczyny. Przerwana lekcja muzyki. Ten film się tak nazywa. Przerwana lekcja muzyki. Tam dwie panie border są w psychiatryku. Bardzo polecam zobaczyć kliniczną osobowość z pogranicza, tak zwane borderline.
Kochani, przechodzimy do opisu według Loewena. Osobowość borderline, trzeci typ narcyza, według Loewena tu dodam, niekoniecznie otwarcie musi przejawiać objawy narcyzmu. Bardzo się z tym zgadzam. Niekoniecznie musi otwarcie przejawiać objawy narcyzmu. Pamiętajcie, że wszystkie borderki mają kręgosłup narcystyczny, chociaż są takie pokrzywdzone. Niektórzy tacy ludzie tworzą sobie obraz sukcesu, wysokich kompetencji i władzy, podtrzymywany przez rzeczywiste osiągnięcia w świecie biznesu lub rozrywki. Na przykład kłania się tutaj pani Doda. U borderline inaczej niż w przypadku charakteru narcystycznego. Fasada łatwo się kruszy, czyli ten zespół mechanizmów obronnych. Fasada łatwo się kruszy, czyli ta obrona, ta maska, ta persona pod wpływem stresu emocjonalnego, obnażając bezradność i przerażenie kryjącego się za nią dziecka. Inne osoby borderline eksponują swoją słabość i wrażliwość. Często lgną do innych ludzi. W tym wypadku zarozumiałość i pycha kryje się pod spodem, gdyż nie wspierają ich rzeczywiste osiągnięcia. I kochani, jest coś takiego, jak o czym tutaj pisze Loewen, że albo mamy na wierzchu tę pychę, albo w chwilach, kiedy emocje rozwalają fasadę u pani border i też u pana narcyza ukrytego, albo u pana border, to wtedy niejako ta pycha zostaje na dole. Jest, kochani, taka zależność, że to, co mamy ukryte na dole, na przykład tak, jak ktoś przejawia taką pokorę, taką nic ode mnie nie zależy, wiecie, taka chodząca ofiara, i to widać na wierzchu, to bądźcie pewni, że pod spodem jest pycha ukryta. I właśnie u pani border i u mężczyzn borderów, zobaczcie, coraz większe, szersze spektrum, już nie wyższe, ale też szersze, zaczyna wychodzić do wierzchu to, że jeżeli działa fasada, to jesteśmy król życia, nie? Tak jak robią borderki, narcyzi ukryci i panowie border. A jeżeli fasada się kruszy, bo emocjom nie możemy sprostać, co by świadczyło, że dotyczy to osobników bardziej tak zwanych wrażliwszych na krytykę na ogół, cienkoskórych, to wtedy będzie albo pycha na wierzchu, albo pycha pod spodem. Więc ja bym tu, w tym miejscu, gdzie jest border line, kobieta i mężczyzna, umieściła, że to jest tak, też jak szukamy mężczyzny border, to ja bym tu właśnie umiejscowiła, pomiędzy narcyzem ukrytym a osobowością borderline. Tylko tam są jak gdyby takie boczne szufladki, gdzie można by było usadowić taki gatunek, w zależności jak emocje. Bo, kochani, trzeba przyznać, że dlaczego część mężczyzn ląduje w narcyzmie ukrytym, a jakaś część w narcyzmie jawnym? Wszystko zależy, jaką mamy wyjściową sensytywność, wrażliwość, cienką czy grubą skórę. Ale zobaczcie, jeśli komuś się wybierze pójść taki kierunek, na przykład narcystyczny, agresywny, to nie za bardzo natura każdego z narcyzów będzie w stanie cały czas być tym jawnym, tym gwiazdożącym. I na przykład taki trochę bardziej cienkoskóry narcyz, właśnie tak zwany narcyz wstydzący się, to on wejdzie w tą reszkę. Ale w momencie, kiedy ma tylko możliwość świecenia, najlepiej na początku w czyimś blasku, czyli usadowić się na początku obok narcyza jawnego, to on tak się ogrzeje blaskiem tej chwały, ogrzeje. I jak go tylko dopuścić do mównicy, to zaczyna gwiazdożyć, dosłownie, tak jakby Snickersa nie zjadł. I to jest, kochani, jeszcze magiczne w tych zaburzeniach osobowości, jak we wszystkich innych procesach, że można mieć i odmiany, i gatunki, i cienie, i blaski, i góra, i dół, i bok, i nie wiem co jeszcze. I wtedy możemy mieć tą, jak mamy tą zagwozdkę, ale czy to jest taki narcyz, czy taki. To nie, wszystko zależy na jaką matrycę naszej prawdziwej osobowości natrafiło, ok? Więc tu mamy też ten czynnik różnicujący a propos płci i jeszcze a propos ogólnej wrażliwości ludzkiej. Chodzi mi tu o zmysłowość człowieka. Bo wiecie, że są ludzie gruboskórni,
Nie chodzi mi o to, że są przeklinający i tacy plujący jadem, tylko wrażliwość, sensytywność zmysłów jest po prostu mniejsza, tak jakby wrażliwość receptorków mniejsza. A są osoby, którym też się poszło obronnie po traumie w agresję, ale mają za wysoką wrażliwość, żeby cały czas być w tej agresji. Wtedy lądują, można powiedzieć, bardziej w border albo bardziej w narcyzie ukrytym, ok? Czy w panu border, bo też chłopaki mają wrażliwą naturę. Dlatego tak trudno jest to wszystko klarownie rozróżnić. Mogłabym powiedzieć, że to jest częściej mieszanka niż taka klarowna diagnoza. Chyba że już na przykład pan z dram to taki 100% sadysta, albo pan zza wschodniej granicy 100% psychopatia. To nie ma mieszanki. Kochani, więc mamy tu osobowość borderline. Wielkościowe fantazje osób, kontynuuje Lowena, wielkościowe fantazje osób o charakterze narcystycznym i tych o osobowości borderline mogą być do siebie zbliżone. Oczywiście, że są, bo są na kręgosłupie narcyzmu. Różni je siła ego stojącego za fantazjami, czyli stopień, w jakim są wspierane przez prawdziwe poczucie ja. I tu, kochani, ważną rzeczą właśnie różniącą między borderkę od narcyza jest to, że grubość muru, ich różni to, że grubość muru. Gruby mur ma narcyz, a osobowość borderline, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, ten mur ma po prostu sporo cieńszy, dlatego pod napływem frustracji, gniewu, emocji szybko się rozwala i szybko się regresuje, a narcyz jest niewzruszony, ponieważ ma gruby mur. Chodzi o tą fasadę, o ten zespół mechanizmów obronnych, który też nazywamy jeszcze zamiennie personą funkcjonalną. Dobra, i teraz, kochani, tak. Tu jeszcze dodam tylko troszkę Lowena i przejdę do podsumowania diagnozą kliniczną. Jesteśmy przy osobowości borderline na naszym spektrum narcyzmu. Lowen pisze tak, nie powinniśmy jednak lekceważyć pychy osoby borderline. Nie jest tak wyraźnie widoczna jak w przypadku charakteru narcystycznego, lecz jest obecna w równym stopniu, co pokaże przykład poniżej. I tu akurat Lowen zestawia, że jeżeli mamy pychę ukrytą, to wcale nie znaczy, że ona jest mniejsza niż ta pycha jawna. Ja bym powiedziała ze swojego doświadczenia, bazując na dość długim doświadczeniu z narcyzem ukrytym, powiedziałabym, że dłużej i trudniej jest zdemaskować grę w białych rękawiczkach, niż taką grę, którą widać w pierwszej sekundzie, gdy wchodzi na salony narcyz jawny. Dlatego bym dokładnie za Lowenem też doceniajmy poziom pychy też i osobowości borderline i u osób z narcyzmem ukrytym. Ok? Co tu pisze? Co tu pisze Ania? Może dam sobie chwilę wytchnienia. Jakie to piękne. Borderka i dwubiegunowy z ukrytym narcyzmem. W obojgu rośnie seksocholiczny demon obojga. Potem roszczeniowość i gwiazdożenie. Hadowego, czyli had, choroba afektywno-dwubiegunowa, pisze Ania. Z rezultatem złamania przez niego borderki. I Benz, kto będzie w wariatkowie? Temat na wiele wieczorów dyskusyjnych. Rozumiem, Aniu, że podajesz jakiś przykład znanych tobie osób. Ja bym się, Aniu, nie nakręcała, jeśli chodzi o had, czyli dwubiegunówkę. Tak naprawdę to wygląda. Ja już dawałam taki komentarz, czy tam nawet któryś narcyzolandia jest na ten temat, że had nic nie ma wspólnego z narcyzmem, tylko w momentach manii wygląda jak narcyz. Ale ważny jest początek. Tam nie ma nieprawdy. Tam impulsy, Freud by powiedział, id, popędy życiowe, robią niejako jak narcyza, ale to nie jest robione z umysłu, że mogę wszystko, tylko siły życiowe zrobiły taki pik, że wyglądam jakbym była narcyzem, dobra? To jest znacząca różnica, bo początek jest inny. To się manifestuje bardzo podobnie, ok? W tych momentach manii. Odsyłam, jeśli ktoś byłby zainteresowany, któraś narcyzolandia, nie wiem już który numer, i wyjaśniam różnicę pomiędzy narcyzem. Chyba nawet ty, Aniu, to pytanie zadałaś.
Ale warto podkreślić, że jednak to przenikanie się, okay? To przenikanie się zaburzeń, chociaż HADowcy to nie są ci, którzy mają zaburzenia osobowości. Tu w diagnozie klinicznej to są, kochani, bardziej nieumiejętność, można było powiedzieć, ogarnięcia swoich sił życiowych, czyni z takiej osoby, jakby miała zaburzenie osobowości. I to by się bardziej znalazło według diagnozy klinicznej jako zaburzenie nastroju, okay? Chociaż wiecie, no, oddzielić teraz nastrój od osobowości. W człowieku to wszystko się naraz przenika, więc może to wyglądać, ale jednak musimy się jakiejś, powiedzmy, porządku trzymać. Okej? Dobra, tu postawię kropkę. Kochani, mamy borderline i to jest piąty z 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jak podsumowuje diagnoza kliniczna osobowość borderline? Zestawiajcie sobie, jak zupełnie inaczej to brzmi, a wszystko jest na tym samym kręgosłupie narcyzmu, znajduje się na tym samym spektrum, ale można powiedzieć, że bardziej jawi się jako trochę inny gatunek. To tak jak kupujemy na przykład pomidory i mówimy, to wszystko są pomidory, ale inaczej będzie pomidor smakował malinowy, inaczej śliwkowy, inaczej polski pomidor, a inaczej pomidor zielony, żółty, pomidor bawole serce albo jeszcze te małe koktajlowe pomidorki. To tak naprawdę można by było przytoczyć też i do zaburzeń osobowości, jeśli chodzi o sam narcyzm. Czegoś więcej, czegoś mniej, coś przez pryzmat płci, coś przez pryzmat, powiedzmy, wrodzonej sensytywności człowieka i tak dalej. Jest bardzo dużo zmiennych. Dobra, żebym się też nie rozpłynęła. Kochani, borderline według diagnozy klinicznej. Zasłuchajcie się. Desperacki wysiłek wkładany w unikanie wyobrażonego odrzucenia przez innych. Niestabilne i burzliwe przebiegające związki międzyludzkie, charakteryzujące się wahaniami między skrajnymi stanami, idealizowaniem, a pozbawianiem wartości, czyli uwielbiam cię, nienawidzę cię. Zakłócenie poczucia własnej tożsamości, wyraźny i trwale niestabilny obraz samego siebie lub własnego ja. Kim jestem, nie wiem, powie pani Border. Codziennie powiem, nie wiem, kim jestem. Impulsywność okazywana w co najmniej dwóch obszarach, stwarzająca potencjalne zagrożenie, na przykład wydatki, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślna jazda, objadanie się. Kolejne. Nawracające zachowania, gesty lub groźby samobójcze lub samookaleczenia. Niestabilność reakcji emocjonalnych spowodowana zmiennością nastroju w zależności od warunków, na przykład nasilone epizody dysforii, drażliwość lub lęk utrzymujące się do kilku godzin, rzadko dłużej niż kilka dni. Przewlekłe poczucie pustki, niedostosowane zachowania, poczucie gniewu i trudności w panowaniu nad nim, na przykład częste wybuchy złości, utrzymujące się poczucie gniewu, powtarzający się udział w bójkach, związane z czynnikami stresowymi, przemijające wyobrażenia paranoidalne lub bardzo nasilone objawy dysocjacyjne. Czyli to domniemanie, że chcą mnie porzucić, że chcą mnie odrzucić, chcą wejść mi na teren. Takie lęk antycypowany. To jest, kochani, to właśnie ta paranoja u borderek, że to już nadchodzi. Jak mówiłam w poprzednim live, to już nadchodzi, bo za długo było dobrze. Taki rodzaj paranoi nie mylić z paranoidalnym zaburzeniem osobowości. Kochani, stawiam kropkę, jeśli chodzi o osobowość borderline. Idziemy do psychopatii. Idziecie ze mną do psychopatii? Na razie idziemy z Loenem do psychopatii. Dobra, tu mamy stop border i teraz przechodzimy do osobowości psychopatycznej. Czwarta, przed końcem. Osobowość psychopatyczna, pisze Loen. Loen jest bardzo łaskawy. Posuwając się przez nasze spektrum w kierunku osobowości psychopatycznej, możemy oczekiwać jeszcze większego natężenia pychy, czyli narcyzmu. Kochani, dawno pycha to narcyzm, nic innego świat nie wymyślił, tylko nazwał to inaczej. Pychę znamy od zarania dziejów. Jawnie okazywanej lub skrywanej. Wszyscy ludzie o osobowości psychopatycznej uważają się za lepszych niż inni i demonstrują butę
kto dzisiaj używa słowa buta, prawda? Demonstrują butę graniczącą z pogardą dla zwykłego człowieczeństwa. Podobnie jak pozostali narcyzowie, pisze Loewen, zaprzeczają własnym uczuciom. Jeszcze bardziej psychopata ma zblokowane uczucia niż narcyzm. Kochani, tu odsyłam do przepięknego serialu, który znajdziecie na Netflixie. Oglądałam go dwa razy. Serial pod tytułem Wąż. I ten pan, który tam przewodniczy wszystkim tym czarnym biznesom, to dosłownie to jego ciało jest tak ucharakteryzowane, jak na dobrze ucharakteryzowane, jak na psychopatę. Jak grecki bóg, tylko trochę za niskiego wybrali, ale taki dosłownie wyzuty z uczuć. Szczególnie charakterystyczna dla osobowości psychopatycznej jest skłonność do odgrywania się. Odwet. Odgrywanie się to jest odwet. Często w antyspołeczny sposób. Mogą kłamać, oszukiwać, kraść, nawet zabijać bez śladu poczucia winy czy wyrzutów sumienia. Taki skrajny brak uczuć ludzkich czyni psychopatów bardzo trudnymi pacjentami, pisze Loewen. W ogóle, czy psychopata jest pacjentem, panie Loewenie? Odgrywanie się, czyli tak zwany acting out. Cała energia traumy na was, czysta agresja. Opisuje impulsywne zachowanie ignorujące uczucia innych osób i na ogół szkodliwe dla właściwie pojętego interesu ja. Dzisiaj Loewen ładnie pisze. Impulsy stojące za takim zachowaniem mają korzenie w doświadczeniach z wczesnego dzieciństwa. Każdy psychopata najpierw był ofiarą, dlatego to jest za moje kurwa krzywdy. Z pogardą w ogóle do bycia w ofierze. Dlatego każdy psychopata powie, że ofiara go sprowokowała, bo mu odpamiętała jego samego, gdy był ofiarą. To jest ta prowokacja, ten zapalnik. Impulsy stojące za takim zachowaniem mają korzenie w doświadczeniach z wczesnego dzieciństwa, tegoż psychopaty, które były tak traumatyczne i przygniatające, że nie mogły zostać zintegrowane przez rozwijające się ego. Nie mogły być zintegrowane. Czyli gdzie one się podziały? Zostały odcięte, zdysocjowane. I tu mi aż pachnie cieniem narcystycznym, później o tym powiem. Nie mogły być zintegrowane, musiały być odcięte, wyparte i poszły w głąb naszej podświadomości. Czyli według Junga zasiliły cień osobowy. W rezultacie uczucia związane z tymi impulsami pozostają poza percepcją ego. Czyli jak psychopata czyni acting out, to on nie jest świadomy tego. On tylko czuje, że ma coś zrobić. Ma zrobić tę przemoc, ten mord. Natomiast on nie wie, że tamta energia w nim siedzi, ale na pewno wie, że coś nim rządzi. Okay? Czyli to jest odcięte od świadomego umysłu. Podejmowanemu działaniu nie towarzyszy więc żadne uświadamiane uczucie. Jak ten Loewen pisze delikatnie o psychopatii. Skrajny przykład psychopatycznego odgrywania się stanowi morderstwo dokonywane z zimną krwią. Z zimną krwią. Jeszcze tu mam kawałeczek. Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, rozwiązłość seksualna, wszystko to można uznać za formy odgrywania się. Zdrady dodałabym jeszcze. Zjawisko odgrywania się, czyli odwet psychopatyczny za moje krzywdy, za to, że byłem czy byłam ofiarą. Zjawisko odgrywania się nie ogranicza się jednak do osobowości psychopatycznej. Niejaki Materson uważa, pisze Loewen, że zachowują się w ten sposób również ludzie o charakterze narcystycznym i borderline. Oczywiście, że tak, wiemy to, gdy mamy do czynienia z wszystkimi gatunkami narcyzów na osi narcystycznej. I border się odgrywa, i narcyz się odgrywa, i jawny, i ukryty, histrionik w taki sposób, że będzie upierdliwy, wszędzie na wszystkich social mediach będzie do ciebie przychodził, pukał do drzwi, raz cię wielbił, raz się na ciebie gniewał, raz będzie cię straszył, ale to też jest jakiś rodzaj włażenia na teren. Więc to odgrywanie się, rzeczywiście tu się zgadzam z Loewenem, tylko wiecie, w zależności jaki jest poziom odegrania się, bo co innego na przykład pisać ciągle jakieś irytujące komentarze, gdy się ktoś na kogoś uwziął, powiedzmy taki histrionik na kogoś, a co innego odgrywanie się psychopaty, prawda? Kontynuuje. Odgrywanie się w przypadku psychopaty jest wyraźnie antyspołeczne i rozciągnięte w czasie w porównaniu z narcyzem czy borderline. Chodzi więc o nasilenie, a nie o rodzaj działania. Dokładnie, wszystko ma swoje spektrum.
Ponieważ osobowość psychopatyczna jest skrajnym nasileniem, pozwala na dobry wgląd w samą naturę narcyzmu. Pischelowen nie tylko prezentuje narcystyczną skłonność do odgrywania się, ale też rzuca światło na ukrytą pod spodem pychę. Znamienne jest na przykład, że osoby o charakterze narcystycznym i osobowości psychopatycznej na równi przejawiają potrzebę natychmiastowej gratyfikacji, czyli wiecie, już musi być to, co ja chcę, musi to być, zero odmowy, oraz niezdolność do powstrzymywania pragnień lub tolerowania frustracji. I tu by się aż prosiło o, żeby odesłać odbiorców do filmu na temat furii narcystycznej. Wściekłość narcystyczna, furia narcystyczna, gdy nie ma natychmiastowej gratyfikacji. Wszak w środku siedzi tupiące dziecko. Na moim kanale też znajdziecie taki film o wściekłości narcystycznej. I teraz, kochani, tak, dobra. I tu jeszcze taką myśl ładną zawarł Loewen, pod którą bym się również podpisała, że osobowość psychopatyczna to wcale nie musi być seryjny morderca, jakiś Kuba rozpruwacz, tylko na miarę czasów, zobaczcie, zło w tych czasach ono przybiera inne formy. Na przestrzeni tylu lat, jak sobie poznajemy świat, to zło ma różne formy. Ono się wciela w najróżniejsze. Teraz przywdziało sobie postawę narcyzmu i siedzi obok nas, siedzi na YouTubach. Nazywam to, że narcyzi są wśród nas. Więc Loewen pisze tak. Osobowość psychopatyczna, czyli już taki mocny narcyz, są wśród nas ludzie sukcesu, osoby błyskotliwe, wolne od wyrzutów sumienia, o zimnej inteligencji, niezdolne do miłości ani do poczucia winy, z agresywnym stosunkiem do reszty świata. I tu są wszyscy ci szefowie, którzy się na nas uwzinają, ci złośliwi narcyzi, którzy gdzieś tam dowalają. To taki szef, narcyz. On musi być w jakiś sposób uspołeczniony, nie może być takim psychopatą, wiecie, jak na przykład znajdziecie w filmach, że jest seryjny morderca, tylko to będzie taki uspołeczniony psychopata, który będzie na przykład twoim szefem. Taki osobnik może być wpływowym prawnikiem, menadżerem lub politykiem. Zamiast dopuszczać się morderstw, może stać się zabójcą korporacyjnym. Zobaczcie, zabójca korporacyjny. Nie mordować ludzi, ale wyrzucać ich z pracy. Nie ciąć ich na kawałki, ale ciąć ich uprawnienia. Przepięknie tu Loewen napisał. Kochani, zrobię podsumowanie według diagnozy klinicznej zaburzenia psychopatycznego. Diagnoza kliniczna piątka nazywa to antyspołeczne, kiedyś dyssocjalne, w tym też się zawiera socjopatia. I charakteryzuje następująco, już tylko wejdę do zakładeczki, jeśli chodzi o psychopatię, czyli antyspołeczne. I będziemy sobie przechodzić do paranoidalnego. Czekajcie chwilkę, bo mam sporo dzisiaj tych materiałów. Dobra. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Pierwsze. Niepostrzeganie zasad zachowania zgodnego z prawem, naruszające normy społeczne, objawiające się ponawianiem działań prowadzących do uzasadnionego pozbawienia wolności. Zobaczcie, jak pisze elokwentnie diagnoza kliniczna. Ktoś ci przystawia maczetę do żebra, czyni seryjne morderstwa, a diagnoza kliniczna pisze tak. Nieprzestrzeganie zasad zachowania zgodnego z prawem, naruszające normy społeczne, objawiające się ponawianiem działań prowadzących do uzasadnionego pozbawienia wolności. Przy okazji zobaczcie, jak można mówić o tym samym. Oszustwa polegające na powtarzającym się okłamywaniu, podawaniu się za kogoś innego, nakłanianiu innych osób do różnych działań w celu uzyskania korzyści lub przyjemności. Impulsywność, trudności w planowaniu. Drażliwość, agresywne zachowanie będące przyczyną wywoływania bójek lub napaści. Lekkomyślne lekceważenie zasad bezpieczeństwa dotyczących samego siebie lub innych. Nieodpowiedzialność, której przejawem jest powtarzające się łamanie zasad zachowań w pracy lub niedopełnianie zobowiązań finansowych. Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w przypadku zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby.
Dobra, i tu już jest koniec kryteriów, jeśli chodzi o DSM, czyli diagnozę kliniczną, a propos psychopatii. Jak słuchamy diagnozę kliniczną, to słyszymy, że to jest psychopata? Trochę nie bardzo, nie? Kochani, mam jeszcze tutaj paranoidalne zaburzenie osobowości i sadyzm. Schodzimy już z tego spektrum, jesteśmy blisko sadyzmu, jesteśmy blisko destrukcji. To jest ten kierunek właśnie niszczycielski, czasami można go nazwać taki nekrofilny, czyli żeby była agresja, destrukcja, rozpad, czyli tak naprawdę umiłowanie śmierci. Dobra? Idziemy w tym kierunku. I znowu, osobowość paranoidalna. Jeszcze to po psychopacie. Na mojej makietce nakleiłam makiawelistę, bo makiawelista, kochani, to jest taki bardziej psychopata uspołeczniony, tak jak czytałam o tych szefach, przywódcach, adwokatach, no wielcy tego świata. Wielcy tego świata. Nie może być paranoik, tak jak na przykład Stalin, bo ta paranoja wygańcza samego użytkownika. Ale jeśli mamy takiego makiawelistę po trupach do celu, takiego rasowego, który się zawiera w mrocznej triadzie, ale w diagnozie klinicznej tego nie ma, to są takie osoby, których nie widać ich jako ich, ale widać ślady ich działalności. Więc to musi być ktoś, kto jest bardziej, mógłbym powiedzieć, jak bossem mafii, albo no wielcy tego świata, którzy pociągają za sznurki, takie globalne sznurki. Dobra? Bo psychopata to jeszcze jest taki trochę widoczny, trochę nie. A makiawelista to jest taki bardziej, może być widoczny jako boss jakiejś firmy i tak dalej, ale taki najbardziej klasyczniejszy za triadą, za tą mroczną triadą, to będzie ktoś, kto, mogłabym powiedzieć, że w całej tej piramidzie w Matrixie jest na samej górze. Że nawet go nie widzimy. Kto pociąga za sznurki tego świata? Może jacyś Żydzi, prawda? Dobra, wchodzimy na osobowość paranoidalną. Osobowość paranoidalna według DSM-u, według diagnozy klinicznej, nie zawiera się w wiązce B, tylko w wiązce A. Czyli bardziej jest w tych kierunkach takich ucieczkowych, tam gdzie schizoidy, schizowe typy, kiedyś schizofrenia. A na przykład Loen, ja tu się podpisuję pod tym, ponieważ jeśli ktoś jest paranoikiem, to on musi mieć megalomanię, musi mieć poczucie, że ktoś chce mnie dopaść za co? Że ja taki ważny, większy, lepszy, że ktoś w ogóle zazdrości mi, więc jest to na rdzeniu narcystycznym. Bo ten przeciwległy, ta druga makietka, to jest bardziej o tych ofiarach, więc paranoik nie jest ofiarą. On jest bardziej agresorem niż ofiarą, więc tu się akurat zgodzę z Loenem. Loen na temat osobowości paranoidalnej pisze tak, czyli już jesteśmy na górze tego spektrum narcyzmu. Na krańcu spektrum, w największym oddaleniu od stanu pełnego zdrowia, plasuje się osobowość paranoidalna, cechująca się jednoznaczną megalomanią. Megalomania to jest takie poczucie, że ja jako istnienie jestem ponad wszystkimi istnieniami. Największy, najlepszy, najbardziejszy, najbardziej wartościowy, zazdroszczą mi, chcą być tacy jak ja, chcą mnie dopaść za to, że ja jestem taka najcenniejsza. To się nazywa megalomania. Człowiek o takiej osobowości jest przekonany, że inni nie tylko mu się przyglądają, zobaczcie, paranoik, cały czas wypatruje, nie tylko mu się przyglądają, ale także rozmawiają o nim, nawet knują przeciwko niemu, ponieważ jest kimś wyjątkowym, nadzwyczaj ważnym, pisze Loen. Może wierzyć, że posiada nadzwyczajną władzę. Kiedy przestaje odróżniać fakty od swoich fantazji, można już mówić o chorobie umysłowej. W tym przypadku mamy do czynienia z pełnowymiarową paranoją, rodzajem psychozy, a nie tylko nerwicy. To tam już takie wywody bardziej Loena w toku jeszcze innych rozkmin przy okazji zestawiania paranoi tam z nerwicami. Niemniej jednak nawet w tym skrajnym przypadku znajdujemy wiele rysów narcyzmu, pychę, znaczącą rozbieżność między obrazem ego a rzeczywistym ja, gdy jest stan psychozy, to jest w ogóle rozwarstwienie, synereza, jak w sałatce poświątecznej. Tak jak na przykład schizofrenia jest taką synerezą mentalną, rozwarstwieniem. Ale
Schizofrenia nie jest narcyzmem. Znacząca rozbieżność między obrazem ego a rzeczywistym ja, zarozumiałość, niewrażliwość na innych, zaprzeczanie uczuciom i projekcje. Mogłabym powiedzieć, że właśnie paranoidalne zaburzenie osobowości to jest nieustająca projekcja. Chociaż u narcyzów jest ciągła projekcja, to u paranoika to jest ta projekcja jeszcze przyspieszona. Tak jakbyście sobie film na YouTubie odsłuchiwali i przyspieszyli, to ten film wyświetla jeszcze szybciej paranoik, ponieważ cały czas przez pryzmat własnych strachów mówi to oni, to oni, to oni, to oni. Narcyz trochę robi to wolniej, robi też często, ale chodzi mi o dynamikę, że paranoik właściwie nie schodzi z tego obserwatorium i poprzez własną projekcję cały czas wypatruje zagrożenia. I kochani, teraz zrobię z diagnozy klinicznej podsumowanie, jeśli chodzi o kryteria zaburzenia paranoidalnego i brzmią one następująco. Zobaczcie, mówimy wciąż o narcyzmie, a w zależności na jakim piętrze siedzimy, czy byliśmy przy histrioniku, czy przy tym falicznym, lowenowym narcyzie, czy byliśmy przy border, czy przy takim rasowym NPD, czy przy psychopacie, socjopata też by brzmiał jeszcze inaczej. Później o cieniu trochę pogadam. Czy jesteśmy przy paranoiku, to zupełnie to inaczej wygląda, ale wciąż dotyczy czego? Tej pychy, czyli nieprawdziwości ja. Wymyślony obraz siebie. Różne motywacje możemy mieć, jeśli chodzi o wymyślanie obrazu siebie i produkcja fałszywego ja. Ale nie wszystkie te osobistości mają tę samą motywację. I mogłabym powiedzieć, że to jest właśnie gatunek narcyza, w który nam się pójdzie, zależy też od rodzaju motywacji, intencji czynienia tej persony funkcjonalnej. Kropka. Diagnoza pisze na temat paranoidalnego zaburzenia osobowości takie kryteria. Dominujący brak zaufania lub podejrzliwość względem innych osób, skłaniające do interpretowania motywów ich działań jako wrogich. Pojawiające się w okresie wczesnej dorosłości i obecne w rozmaitych sytuacjach, objawiające się co najmniej czterema z wymienionych. Czyli podejrzewanie bez posiadania wystarczająco wiarygodnych dowodów, że dana osoba jest wykorzystywana, krzywdzona lub oszukiwana przez innych. Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników. Niechęć do zwierzania się innym z powodu nieuzasadnionej obawy, że przekazana informacja może zostać wykorzystana przeciwko danej osobie. Interpretowanie niegroźnych uwag lub wydarzeń jako prób poniżenia lub gróźb. Stałe żywienie urazy, to znaczy niechęć do wybaczania krzywd, urazów i zniewagi. Dostrzeganie niezauważalnych dla innych prób ataku skierowanego na cechy lub reputację pacjenta, czyli tu akurat paranoika, i szybkie reagowanie na nie złością lub kontratakiem. Powtarzające się podejrzenia, nie mające uzasadnienia, dotyczące wierności małżonka lub partnera seksualnego. I tu akurat dobrym przykładem byłoby podanie narcyza złośliwego, który na tyle już ma paranoję w sobie, że jeśli był zdradzany w taki sposób rodzicielski, zdrada rodzicielska to trochę co innego niż zdrada małżeńska, partnerska, to wiecie o tym, że będzie miał nasiloną paranoję, narcyz z nasiloną paranoją, że będzie chodzącym kompleksem Otella, czyli ciągle ta żona jest na lustrowana, że zdradziła, na pewno kogoś ma, na pewno się dla niego stroi, a teraz jak zadzwoniła, to pewno do kochanka. Czyli zobaczcie, jakbyśmy takiego złośliwego narcyza połączyli z paranoikiem, z kompleksem Otella, to współczuję takiej kobiecie. Kochani, tu stawiam kropkę, jeśli chodzi o paranoidalne zaburzenie osobowości. Loenowi też podziękujemy, tu zrobiłam sobie jakieś notatki. I teraz, kochani, tak. Przypomnę tylko, gdzie byliśmy. Zobaczcie. Na dole, tu poniżej obroną narcystyczną, z której korzysta sobie okresowo, funkcjonalnie osoba, która jest unikaczem bliskości.
Dobra, to tu by się znajdowała. Z tego może korzystać, dlatego to nam się często myli. Później mamy ten faliczny, czyli obnoszący się, nadużywający seksualności, żeby przyddać swojemu ja, co jeszcze nie jest takie wcale fatalne, jeśli jest pokrycie, chociaż, no wiecie, poniekąd też słabe. Później mamy tego histrionika. O histrioniku trochę więcej będę mówiła, ale to już w innych live'ach, czyli taki adept na narcyzm. Później mamy naszego rasowego narcyza jawnego bądź ukrytego, ok? Jawnego bądź ukrytego. Tu możemy sobie, kochani, płcie dopisujcie, czyli pani narcyz jawna, pan narcyz ukryty, pani narcyz ukryty, dobra? Także tu płeć jedna i druga. Pani border i pan border jak najbardziej. Psychopata, częściej mężczyźni, rzadziej kobiety, ale psychopatki są również. Osoba makiawelistyczna, która znajduje się w triadzie, w ciemnej triadzie. Paranoik. Tylko chodzi o paranoidalne zaburzenie osobowości, a nie w ogóle paranoję, która występuje jako składowa wielu zaburzeń osobowości, chociażby w schizofrenii, bardzo. I tu na górze mamy sadyzm. A sadyzm, kochani, to już jest końcówka. Tam dalej to kontinuum osobowości wpadałoby, można powiedzieć, w czarną dziurę. Czyli jeśli ktoś, a tu taką dobrym przykładem jest osoba, która się nazywa Pan z dram. Pan z dram. Ja to usłyszałam na wykładach Jordana Petersona. Trochę poczytaliśmy sobie na ten temat, pozgłębialiśmy. Trochę mnie odrzuca, bo to rzeczywiście jest samo piekło. Jak się chcecie zainteresować sadyzmem, sadystą, to napiszcie sobie Pan z dram. Jaki miał los, od czego się to zaczęło, dlaczego poszedł w taki odwet sadystyczny, już nawet nie psychopatyczny, a sadystyczny. I tam, kochani, za sadyzmem, gdzie zniszczę wszystko, żeby mi nie groziło, to ostatecznie muszę zniszczyć samego siebie, więc dalej już nie ma niczego. Już jest chaos. I mogłabym powiedzieć, że to kontinuum osobowościowe, kontinuum zaburzeń kończy się. I do czego byśmy zaczęli? Później przechodzili, jakby tak pójść takim kołem, które się toczy, jedno przechodzi w drugie. Weszlibyśmy, że z tego chaosu zaczyna się wykluwać coś, co byłoby już w tym kierunku jako ofiara. Nie chcę powiedzieć, że z chaosu wyrasta ofiara, ale mamy ten przeciwległy biegun do narcyzmu, czyli do agresji. Te postaci, które naniosłam, ale dzisiaj o tym nie będę mówić, chciałam tylko, żeby był komplet, nie naniosłam jako po stronie ofiary. I tylko przeczytam od góry. Schizofrenia, autyzm, schizoidalne zaburzenie osobowości, cień narcystyczny, tym zakończę, będę o tym troszeczkę mówiła. Ekscentryk, czyli schizowy typ, zaburzenia dysocjacyjne, które też nie są w diagnozie klinicznej, w zaburzeniach osobowości, osobowość unikowa, osobowość zależna, zadowalacz, bo to może być taki jeszcze niepoukładany, nieobudzony empata, ale to jeszcze nie będzie zaburzenie osobowości kliniczne. I na dole obsesyjno-kompulsywne, które dla mnie nie jest narcyzmem, ponieważ zaburzenie obsesyjno-kompulsywne ma wewnętrzny przymus bycia perfekcyjnym, ale ta jego perfekcja zawiera się w jego prawdziwym ja, więc ja bym tego na spektrum narcystycznym nie dawała, natomiast może manifestować się jako ktoś z zaburzeniem, bo dąży do ideału, ale to jest to idealne, wyrzeźbione, tam dosłownie skrojone, przeszlifowane jak diament, ale z własnego ja. Tu bym dlatego zostawiłam to po prawej stronie. Kochani, ostatnie 5 minut powiem na temat cienia narcystycznego, bo o to też pytaliście. Chciałam w ten live upakować tak dużo odpowiedzi, żeby wam nieco zadośćuczynić za te odcinki, które miały się pojawić, a po prostu nie miałam czasu nagrać, jeśli chodzi o cykliczność pojawiania się Narcyzylandii. Dlatego cię zrobiłam z takie kombo, żeby to upchać. Mam nadzieję, że z tego bardziej skorzystacie niż z tych cząstkowych filmów. Cień narcystyczny. Cień narcystyczny. Pytacie, co to znaczy cień narcystyczny? Ja teraz podam własną definicję. Nie będę się odnosiła do nikogo, nikogo. Natomiast, kochani, w związku z tym, że to jest cień narcystyczny, diagnoza kliniczna o tym w ogóle nie mówi. Nie jest to profesjonalna nazwa, ale to, że nie jest w diagnozie klinicznej, to nie znaczy, że tego nie ma. Ja bym bardziej poszła w tym kierunku, że skoro osoby, które zamrażają się, czyli korzystają z tych mechanizmów ucieczkowych w postaci dysocjacji, zamrażania się,
O takiej dysocjacji mówię. Nie mówię o tej dysocjacji, która dotyczy narcyzów, że oni mają jakby tę dysocjację wynikającą z zaprzeczania uczuciom. Ja mówię o tej dysocjacji, która spotyka osoby lękliwe, osoby lękowe, które schowały się do tej piątej szafy, czyli następuje ten mechanizm, który nazywany też jest przez innych autorów piszących o traumie jako udawana śmierć. To jest dysocjacja. Dysocjacja też ma swoje spektrum. Wszystko ma swoje spektrum, więc wiecie, dysocjacją może być najbardziej schizofrenia, ale może być dysocjacją też to, że osobowość jest w jakimś stopniu zależna i troszkę zblokowała czucie i tam, gdzie nie ma zgody na poczucie, powiedzmy, swojego gniewu, to się zdysocjuje. To może być cząstkowa dysocjacja. To teraz sobie wyobrażam, że ten cień narcystyczny to jest coś takiego, jak może oglądaliście taki film, a jeśli nie, to bardzo polecam, jak mamy osobowość wieloraką. I to jest przepięknie pokazane w takim filmie Split. To był film, który ja obejrzała, teraz powiedziałam jak Ukrainka, ja obejrzała, jak jeszcze nie miała do czynienia z psychologią. Więc taki film Split, chyba z 10 lat temu oglądałam i tam jest pokazane typowa dysocjacja i to jeszcze w takim nasileniu, gdzie moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest fuga dysocjacyjna, czyli te osobowości, które się rozwarstwił, dosłownie jak składniki sałatki, nie wiedzą o sobie. Czyli tamten gość w ten split będzie miał, split to jest rozdział, podział, coś w tym rodzaju, rozwarstwienie, tłumacząc na polski. I tam jest pokazane, że jest osobowość wieloraka, czyli w istocie jest to zaburzenie osobowości dysocjacyjne, ale tak skrajnie dysocjacyjne, jakby nasza osobowość podzieliła się na fragmenty. Teraz sobie wyobraźcie, że macie jakąś tam prawdziwą osobowość, na potrzeby tego przykładu niech ona się składa z 20 różnych cegiełek i strach, który przeżywaliśmy, nasza trauma spowodowałaby, że się podzieliliśmy na cząstki, na raty. To byłaby taka już skrajna dysocjacja. To nijak się ma do tej dysocjacji, którą mówimy, że narcyzi też są w jakimś stopniu zdysocjowani. To jest o takie rozdzielenie się na raty i rozsianie się celem przetrwania. Bo jeśli stres, który akurat nam się przydarzył w postaci przeżywanej traumy, jest niemożliwy do zintegrowania, to najważniejszą, taką chyba najgłębszą, którą w ogóle człowiek odkrył, obroną jest właśnie udawana śmierć. Czyli rozłączę się, jak gdyby człowiek rozłącza wszystko, co jest uprzednio złączone, wszystkie funkcje poznawcze. Także pracujemy jako jedna prężna, piękna machina biologiczno-psychologiczna, a w momencie, kiedy jest duży stres, to żeby nas nie spaliło, żebyśmy nie umarli, to następuje takie rozwarstwienie. Czyli tak jakby każdy biegnie w swoją stronę, każda część naszej osobowości, ale my żyjemy, to jest najważniejsze, że żyjemy. I teraz taka osobowość dysocjacyjna, ja tu nakreśliłam taką osobowość wieloraką i ja bym powiedziała, że z tego kierunku jest cień narcystyczny. Obejrzyjcie sobie Split, oczywiście w filmach to na ogół to jest przerysowane. Tam jest skrajna osobowość zdysocjowana, osobowość wieloraka, natomiast ten cień narcystyczny to jest coś takiego, jakby od tej osobowości naszej, gdzie mamy też jasną i ciemną stronę, oderwały się dosłownie te cechy, które my dzisiaj widzimy jako narcyzm, czyli takie cechy w człowieku, brak empatii, wykorzystywanie innych, wielkościowość, roszczeniowość, karanie, wykorzystywanie, wszystko to, co znamy jako narcyzm, to można było powiedzieć, że poodrywało się z takiej bazowej osobowości, ulepiło się jakby w taką jedną podosobowość, okej? I to jest taka ciężka artyleria, która czeka sobie na takie momenty, kiedy znowu nadchodzi podobnego rodzaju bodziec stresowy. Czyli wyobraźcie sobie, że macie jakąś taką osobistą reakcję, której używacie jedynie wtedy, kiedy następuje tak zwane przegięcie pały dla was totalnie, że już nie przebieracie w środkach, że niejako gadzi pień mózgu sam wyciąga tę najcięższą artylerię i ja tak widzę cień narcystyczny, bo to jest zespół tych cech, które my widzimy jako narcyzm. OK, a jak ten stres opada, to można powiedzieć, że ten zespół tych cech wędruje z powrotem do cienia, czyli
tak jak Iza Kłopaniszyn nazywa to wielorybem, to bardzo ładnie nazwane jest. Ja bym powiedziała, że to jest taki pływający narcyzm, tak analogicznie do tego, co jak ona to nazywa. Natomiast ja bym to widziała bardziej, że to jest najpierw dysocjacja, czyli jakaś część z ciemnej strony mocy oderwała się z osobowości tego człowieka w momencie, kiedy został bardzo przekroczony, ale ten człowiek jako cała osobowość nie poszedł obronnie w narcyzm. Kochani, mam nadzieję, że to rozumiecie. Podam jeszcze swoją metaforą. Wyobraźcie sobie, że w momencie traumy, dużego stresu, oderwałaby się wam ręka i nie używalibyście tej ręki, tylko wtedy, kiedy by znowu podobny stres nadszedł i ta ręka byłaby gdzieś schowana na tak zwaną czarną godzinę. I w momencie, kiedy przychodzi taka sytuacja, to już gadzi pień mózgu, nie pyta się ciebie, czy macie bronić, tylko niejako wyrasta ci ta ręka, ona jest większa i ona jeszcze ma przedłużenie, czyli na przykład broń. I siecze tego kogoś, kto ci znowu taki sam stres powoduje. A gdy opadają emocje, opada stres, niejako chowasz to, tę broń dodatkową, czyli wracasz z tego zdysocjowania i tak jakbyś nie pamiętał, że przed chwilą byłeś taką osobą. Coś w rodzaju Transformersów, jak były takie zabawki, nie? Że na potrzeby jakiejś agresji, jakiejś przewagi zaczynamy się przezbrajać w kogoś groźniejszego, a gdy stres opadnie, czyli czynnikiem, który uaktywnia ten cień narcystyczny, byłoby to jakiś rodzaj stresu. Ja bym to widziała bardziej po stronie osób z zaburzeniem dysocjacyjnym. To mam nadzieję, że odpowiedziałam tej osobie, która zadała pytanie, czym jest cień narcystyczny. Też nigdzie w literaturze poza Izabelą Kłopaniszyn tego nie spotkałam. Natomiast w związku z tym, że to jest, to chyba Izabela tak nazwała, że to jest cień narcystyczny, natomiast ja bym powiedziała, że to jest właśnie z obszaru dysocjacji, a że narcystyczny dlatego, że do bólu przypomina te cegiełki, których używa narcyz jako mur obronny, czyli zespół mechanizmów obronnych. A później, że ta osoba wraca do normalnego ja i jest zupełnie normalnym człowiekiem. I na przykład w tym filmie Split, już będę kończyła, w tym filmie Split też jedna z tych podosobowości jest takim dobrym człowiekiem. Tylko wiecie, tam jest przykład już taki skrajny, że to jest osobowość wieloraka, czyli tam te kilkanaście osobowości, już nie pamiętam ile tam ich było, ale też jedna z tych podosobowości pięknie rozmawia z tym terapeutą, z tą panią psycholog. Ale finalnie źle się to kończy, ponieważ przewagę bierze ta podosobowość sadystyczna. Jak jesteście odważni, polecam taki film. Kochani, myślę, że wyczerpałam dzisiejszy temat. Bardzo wam dziękuję. Na razie popraktykuję, że będę mówiła w poniedziałki, będę robiła te live'y o integracji osobowości, a w czwartki będę nagrywała Narcyzolandię. Znowu sobie upcham ileś materiału. Piszcie komentarze pod Narcyzolandiami, pod odcinkami, o czym byście chcieli, żeby pogadać a propos zaburzeń osobowości w ogóle. W Narcyzolandia to mamy cały kierunek agresywny. Możemy o tym jeszcze szerzej rozmawiać. O relacjach toksycznych i jak tam chcecie. Natomiast wolę to upakować w taki wykład, niż cząstkowo opowiadać, dlatego że nie jest to zgodne z moją naturą, żeby powiedzieć tak, narcyz nie kocha swoich dzieci, kropka, do widzenia, wróćcie tu jeszcze. Jakoś tak mnie samą to nie satysfakcjonuje. A to może dać jakąś taki szerszy obraz, jak posłuchacie całego tego wykładu, napiszecie sobie, to więcej w mojej ocenie skorzystacie z tego, niż z takich cząstkowych odpowiedzi łapanych gdzieś po YouTubach, dobra? Dajcie znać, jak wy z tym rezonujecie. Kochani, pięknie wam dziękuję, że byliście. Kamilo, Adamie, Agnieszko, Gosiu, Julio, Agnieszko, Joanno, Marzenko, Marto, Izo, Kamilu, Izabelo, Agnieszko, Zbyszku, Marto, Emilko, kto tam jeszcze był. Ślicznie wam dziękuję. Do 20 w poniedziałek spotykamy się w kolejnym odcinku Integracja osobowości. Dobrej nocki wszystkim życzę. Pa, pa.